Nadeszły żółte, pełne nudy dni zimowe. Zrudziałą ziemię pokrywał dziurawy, przetarty, za krótki obrus śniegu. Na wiele dachów nie starczyło go i stały czarne lub rdzawe, gontowe strzechy i arki kryjące w sobie zakopcone przestrzenie strychów, czarne, zwęglone katedry, najeżone żebrami krokwi, płatwi i bantów, ciemne płuca wichrów zimowych. Każdy świt odkrywał nowe kominy i dymniki, wyrosłe w nocy, wydęte przez wicher nocny, czarne piszczałki organów diabelskich. Kominiarze nie mogli opędzić się od wron, które na kształt żywych czarnych liści obsiadały wieczorem gałęzie drzew pod kościołem. Odrywały się znów, trzepocąc, by wreszcie przygnąć każda do właściwego miejsca na właściwej gałęzi, a o świcie ulatywały wielkimi stadami tumane sadzy, płatki kopciu, falujące i fantastyczne, plamiąc migotliwym krakaniem mętno-żółte smugi świtu. Dni stwardniały od zimna i nudy, jak zeszłoroczne bochenki chleba. Napoczynano je tępymi nożami, bez apetytu, z leniwą sennością. Ojciec nie wychodził już z domu. Palił w piecach, studiował nigdy niezgłębioną istotę ognia, wyczuwał słony, metaliczny posmak i wędzony zapach zimowych płomieni, chłodną pieszczotę salamander liżących błyszczącą sadzę w gardzieli komina. Z zamiłowaniem wykonywał w owych dniach wszystkie reparatury w górnych regionach pokoju. O każdej porze dnia można go było widzieć, jak przykucnięty na szczycie drabiny majstrował coś przy suficie, przy karniszach wysokich okien, przy kulach i łańcuchach lamp wiszących. Zwyczajem malarzy posługiwał się drabiną jak ogromnymi szczudłami i czuł się dobrze w tej ptasiej perspektywie, w pobliżu malowanego nieba, arabesek i ptaków sufitu. Od spraw praktycznego życia oddalał się coraz bardziej. Gdy matka, pełna troski i zmartwienia z powodu jego stanu, starała się go wciągnąć w rozmowę o interesach, o płatnościach najbliższego ultimo, słuchał jej z roztargnieniem, pełen niepokoju, z drgawkami w nieobecnej twarzy. I bywało, że przerywał jej nagle zaklinającym gestem ręki, ażeby pobiec w kąt pokoju, przylgnąć uchem do szpary w podłodze i z podniesionymi palcami wskazującymi obu rąk, wyrażającymi najwyższą ważność badania, nasłuchiwać. Jest 14 grudnia 2016 roku. Minęła godzina 19:40. Nadeszły żółte, pełne nudy dni zimowe. A my spotykamy się, drodzy Państwo, z Szulcem. Dziś performatywnie. I serdecznie Państwa witamy. Po mojej lewej stronie Ireneusz Staroń. A po mojej prawej stronie Paulina Subocz. Witamy serdecznie. Warto byłoby dokreślić temat dzisiejszego spotkania, bo oprócz tego, że performatyka Szulca jawi się dosyć niejasno, to myślę, że już Szulc performatywnie to jest pojęcie już dla nas bliższe. Dlatego też chcielibyśmy dzisiaj pokrótce, ponieważ tematów, zagadnień i tego dodatkowego życia twórczości autora Zdrochobycza jest niezmierzona ilość, bo ona się wciąż powiększa. Chcielibyśmy zatem pokazać taką galerię różnych rozwiązań, różnych realizacji tej narracji szulcowskiej, naszym zdaniem najlepszej i udanej. Ale oczywiście czas jest ograniczony naszego dzisiejszego spotkania, choć czas u Szulca jest naprawdę pojęciem względnym. No niestety w rzeczywistości tak nie jest. Będzie to wybór bardzo subiektywny. Skupimy się oczywiście tylko na pewnych realizacjach, gdyż było ich bardzo, bardzo wiele. Chcielibyśmy w związku z tym też zaprosić Państwa do dyskusji, albo przynajmniej do zastanowienia się nad takimi kwestiami, czy Szulc dziś nas inspiruje, czy jest w ogóle rozumiany i czy aktualnie może być
w ogóle jakoś zrozumiany, czy jest w ogóle aktualny, uniwersalny i zdaje się przecież, że o Schulzu powiedziano już wszystko. A tymczasem w minionych czasach, właściwie w ostatnich latach też zauważamy taki nawrót zainteresowaniem twórczością Schulza, nie tylko badaczy literatury, ale także artystów, filmowców i także muzyków. Więc Schulz jawi się nam tutaj zarówno jako twórca, artysta już właściwie nie tylko literacki, ale także jako bohater i też znany jest nam oczywiście jako bohater utworów literackich, chociażby współczesnej poezji polskiej. Pojawia się oczywiście Mistrz z Drohobycza w takiej mglistej poświacie, ale także jest źródłem inspiracji wielu twórców zagranicznych, więc jest to już dziś twórca światowy. Przypomnijmy chociażby serbskiego pisarza Danilo Kisza, który dostał nagrodę imienia Brunona Schulza bodajże w latach 70. Także jest to już przede wszystkim twórca światowy. Skoro mowa o Danilo Kiszu, można by było jeszcze powiedzieć o Maksie Blecherze. To jest pisarz rumuński, tudzież w zasadzie pisarz żydowskiego pochodzenia, aczkolwiek piszący po rumuńsku, który z kolei bywa nazywany takim rumuńskim Brunonem Schulzem. Należy jednak podkreślić, że to był twórca, który tworzył i żył w okresie podobnym Schulzowi, także to jest, można powiedzieć, nawet rówieśnik, ale obydwoje nie wiedzieli o swoim istnieniu. Jest to proza bardzo zbliżona do siebie, także poetyką oniryzmu i takiego, no myślę, że modernistycznego też zapatrywania w ogóle na realizm. Także ten Max Blecher to taki zupełnie inny kontekst, ale również ważny. I przede wszystkim, co jeszcze? Oprócz tego, że Schulz funkcjonuje w naszej świadomości jako pisarz, jako grafik, artysta, także rysujący, nie tylko piszący, więc chcielibyśmy też zwrócić uwagę także na obraz filmowy, teatralny, czyli jak Schulz funkcjonuje w tym przekazie intersemiotycznym, międzyjęzykowym. Czy jest przekładalny w ogóle na taki język obrazu, nie tylko filmowego, ale także takiego może żywego w teatrze, tak, przez ciało realizowanego. I oczywiście w tej sztuce wizualnej, szeroko pojętej. Także Schulz audialny, czyli taki do czytania i realizowany przede wszystkim przez środowiska aktorów działających w słuchowiskach radiowych i czytających Schulza na nowo, interpretując go. To myślę, że to główne zagadnienia, które dziś nas będą interesować i zapraszamy w takim razie w podróż po inspirowanym Schulzem świecie. A przed Państwem słuchowisko radiowe. Bruno Schulz. Sanatorium pod klepsydrą. Ruszyłem z walizką w ręku w ciemny gąszcz parku. Dzień był całkiem przygaszony i szary. Zieleń liści niemal czarna. Uścisnąłem gałązkę z przydrożnego drzewa. Była to czerń dziwnie nasycona, głęboka i dobroczynna, jak sen. Szedłem omackiem po cichym igliwiu. Drzewa się przerzeciły. Zadudniły pod nogami belki mostu. Na drugim jego końcu majaczyły szare, wielookienne ściany sanatorium. Podwójne szklane drzwi wejściowe były otwarte. Wszedłem. W korytarzu panował półmrok i solenna cisza. Posuwałem się na palcach od drzwi do drzwi. Piąty, szósty. Przepraszam panią. Przepraszam panią, ja do sanatorium. W odwiedziny do ojca. Otrzymaliście moją depeszę? Ja nie wiem. Naprawdę?
Muszę już iść. Przepraszam, bo ja przyjechałem z daleka i zamówiłem telegraficznie pokój w tym domu. Do kogo mam się zwrócić? Nie wiem. Może pan wejdzie do restauracji? Teraz wszyscy śpią? Gdy pan doktor wstanie, to zamelduje pan. Śpią? Przecież jest dzień. Daleko jeszcze do nocy. U nas ciągle śpią, pan nie wie. Zresztą tu nigdy nie jest noc. Pan sobie życzy? Coś jeszcze? Zostawiłem ją. Wszedłem do restauracji. Nie było nikogo. Wielki bufet zajmował szerokość całej ściany, stoliki puste. Klasnąłem w ręce. Żadnej odpowiedzi. Na obrusach resztki niedawnego posiłku. Odkorkowane butelki na wpół opróżnione kieliszki. Gdzieniegdzie napiwki niepodjęte przez służbę. Na bufecie pasztety, torty i ciasta. Kruchy jabłecznicy z marmoladą. Wygląda bardzo smakowicie. Czy mogę obsłużyć się sam? Doktor prosi. Pan pójdzie za mną. Nie odwracam się wcale. Idę przed tobą. Widzisz, jak grają moje biodra. Bawi mnie ten magnetyzm. Nasilam go. Reguluję odległość naszych ciał. Mijamy dziesiątki drzwi opatrzonych markami. Korytarz ściemnia się coraz bardziej. Opieram się przelotnie o ciebie. Czujesz? Tu są drzwi doktora Gotarda. Proszę wejść. Teatr Polskiego Radia. Spektakl, tudzież bardziej słuchowisko. Sanatorium pod Klepsydrą, rok 2005. W reżyserii to słuchowisko Waldemara Modestowicza. A przed chwilą usłyszeliśmy narratora, konduktora Mariusza Benoit. Który wcześniej też wybrzmiał już w naszym prologu, tutaj w audiobooku. Tak. Z ptaków. Dokładnie. W roli głównej jako Józef Piotr Adamczyk, matka Irena Jun, a także pokojówka Karolina Gruszka. Niech ta realizacja przyczyni się do rozpoczęcia dyskusji na temat lirycznej prozy Szulca, bo przecież ona jawi się nam jako taka proza do czytania. Na poprzednim spotkaniu jednym z takich ważniejszych wniosków było to, że Szulca jest za mało w takim odbiorze słuchowym. I skąd to się bierze? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to liryzacja prozy, że Szulc brzmi nam niejako jako poeta, więc odwołuje się do tradycji takiej już średniowiecznej, jeszcze dużo wcześniejszej, do poezji oralnej, czyli do tego, gdzie przede wszystkim literatura funkcjonowała w przekazach ustnych. I ta proza Szulca właśnie taka jest. Jest poetycka. Myślę, że można byłoby coś jeszcze dodać do tego takiego audialnego odbioru. W zasadzie moglibyśmy tutaj użyć takiego pojęcia, starożytni nazywali w zasadzie wszelką twórczość literacką poezją, ale z naciskiem na to, że jest to melopoezja. Słowo melopoezja odnosiło się nie tylko do poezji jako takiej, ale także do muzyki,
do filozofii, a jak wiemy, Schulz tak naprawdę zajmował się także filozofią języka literackiego. W eseju Mityzacja rzeczywistości mamy takie słynne zdanie: filologia jest w zasadzie filozofią, bądź też nawet na odwrót, jest głębokim, twórczym badaniem słowa. Co ważne, w starożytności terminy retoryczne, terminy odnoszone do dzieła literackiego, były także terminami odnoszonymi do muzyki. Maria Podraza Kwiatkowska kiedyś napisała Żeromskim, że jest to poeta prozy, ale wydaje mi się, że to określenie zdecydowanie bardziej pasuje do Schulza. I tak sobie myślę, że też te realizacje radiowe, to już to zupełnie moje zdanie, to najlepszy adekwat jest tej twórczości, ponieważ one niezbyt wiele narzucają, ale tylko podpowiadają pewne drogi interpretacji. Natomiast różne inne adaptacje, często zupełnie nieodzwierciedlające tak dosłownie tej twórczości, no zmieniają cały odbiór, tak, że jednak te odbiory takie radiowe są najlepsze według mnie. Tak, tutaj można położyć szczególny nacisk na piękno frazy, na rytm, na rym, który słychać, nie tyle może widać, ale słychać właśnie w prozie, w tej prozie lirycznej Brunona Schulza. Tutaj Krzysztof Miklaszewski zauważył, że pomimo, że język Schulza, który słyszymy, jest językiem przebogatym, to z drugiej strony Schulz tak naprawdę używa pewnego stałego zasobu metafor, pewnego stałego zasobu właśnie rymów, a więc rymów w takim znaczeniu powtarzalnych słów, toposów, obrazów. Też proza Schulza była badana kiedyś przez taki pryzmat muzykologiczny wątków jazzowych, więc jakby gdzieś ta proza jest słyszalna, myślę, że przede wszystkim. I może to jest jakieś źródło do tego, jak trafić z tą prozą do młodych, żeby oni go najpierw po prostu usłyszeli. Nie tyle przeczytali, co usłyszeli, a może po prostu też zobaczyli. Dlatego też zaprezentujemy jakieś realizacje filmowe. I tym razem korespondujące zupełnie z poprzednią adaptacją słuchowiskową Sanatorium pod Klepsydrą Hasa. Zatem przenieśmy się o niespełna 50 lat wstecz. Mamy rok 1973 i na ekrany kin wchodzi tak naprawdę wielka podróż do krainy umarłych. Podróż do Hadesu. Właśnie Sanatorium pod Klepsydrą w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Warto tutaj także nadmienić, jest to dzieło wielowymiarowe, a więc zdjęcia Witold Sobociński. Te zdjęcia za chwilę będziemy mieli okazję obejrzeć, a także bardzo szczególna szulcowska scenografia, Jerzy Skarżyński, Andrzej Płocki, no i obsada. W zasadzie plejada gwiazd, można by to... ówczesnych gwiazd polskiego kina. W roli głównej, w roli Józefa, Jan Nowiński, Jakub Tadeusz Konrad, Adela, Irena Orska i dr Gotthard Gustav Holoubek. I też dlaczego tak wiele uwagi będziemy poświęcać Sanatorium pod Klepsydrą Hasa, autora rękopisu znalezionego w Saragoście. Bo też naszym zdaniem to dzieło jest nawet jedno z takich najpóźniejszych, ale ono później będzie inspirowało wszystkich. I właściwie ta poetyka, która będzie towarzyszyła wszystkim innym realizacjom, adaptacjom, także tylko zainspirowanym motywami szulcowskimi, no jest najlepsza. Także dlatego też to dzieło i w jakich warunkach powstawało, myślę, że możemy dodać już po krótkiej prezentacji. Jeszcze oczywiście to powstawało w zupełnie takich, no dziś można powiedzieć, nawet nieprofesjonalnych warunkach, bo kolor filmu zyskał poprzez nakładanie takich wielobarwnych folii na obiektywy, więc to też taki sposób już mocno archaiczny i myślę, że też wpisuje się pięknie w tradycję kina polskiego, w ogóle kinematografii. To może po prostu zaprezentujmy fragment. Ufaj ojcu.
Cały trik polega na tym, że cofnęliśmy czas. Spóźniamy się tutaj z czasem o pewien interwał, którego wielkość niepodobna określić. Po prostu rzecz sprowadza się do relatywizmu. Tu po prostu śmierć ojca nie doszła jeszcze do skutku. Ta śmierć, która go w pańskiej ojczyźnie dosięgła. Wobec tego ojciec umarł. Lub jest bliski śmierci. Nie rozumiem ja panu. Reaktywujemy tu przeszły czas z jego wszystkimi możliwościami, a zatem i z możliwością wyzdrowienia. Pozwalamy naszym pacjentom długo się wysypiać. Oszczędzamy ich energię życiową. Zresztą i tak nie mają nic lepszego do roboty. Niech pan się także położy. To wszystko, co może pan w tej chwili zrobić. Do widzenia. Do widzenia. Taki fragment jeszcze. Oczywiście oprócz tego, że w poetyce oniryzmu, której nie wspomnieliśmy jeszcze, również jest osadzony. I tutaj wspaniały Gustav Holoubek w roli doktora Gotharda. I myślę, że ta Bildungsroman Schulza, gdzieś ta powieść rozwojowa, tutaj w sanatorium pod Klepsydrą znajduje swój taki ostateczny, myślę, nie wiem, ostateczną realizację w tych właśnie absurdalnych gestach doktora Gotharda. Tak, i Hades, kraina umarłych, cofnęliśmy czas. Bardzo ważne słowa, słowa, które wielokrotnie będą powracać w twórczości Brunona Schulza. Ktoś kiedyś miał stwierdzić, że tak naprawdę takim prawdziwym bohaterem opowiadań Brunona Schulza jest po prostu czas. Czas jako temat i czas też jako bohater literacki, bo przecież u Schulza wszystko poddane jest jakiejś takiej właśnie płynnej czasowości, jakiejś fluktuacji rzeczy i wydarzeń.